Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, witamy w części drugiej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. W części drugiej, drodzy Państwo, naszego wystąpienia, mowy tronowej, rocznicowej, tak byśmy ją nazwali, związanej z koronacją Bolesława Wielkiego Chrobrego, czyli 18 kwiecień Anno Domini 1025, Anno Domini 2021. Dzisiaj właśnie 18 kwietnia 2021 mamy przyjemność, drodzy Państwo, przemawiać do Państwa, do tych, którzy interesują się monarchią, do tych, którzy interesują się jakby tutaj sprawami Królestwa Polskiego, które my reprezentujemy jako król elekt. Drodzy Państwo, pokażemy na początku jakby temat, chociaż oczywiście Chrystus nam chce powiedzieć dzisiaj w Ewangelii, pokój wam. Pax vobiscum, my też mówimy wszystkim pokój wam, drodzy Państwo, wszystkim, którzy się kłócą, którzy się sprzeczają, którzy są skłóceni, którzy są właśnie zniewoleni tą nienawiścią, mówimy wam wszystkim pokój. Zauważmy, że Jezus, który miał powody, po naszemu mówiąc, mścić się, tak, czy wskazać winowajców, drodzy Państwo, powiedział pokój wam. I zapanowała wtedy tak zwana pokój Pax Romana, tak? Pokój rzymski, tak? 300 lat, drodzy Państwo, pokoju rzymskiego. Pax Romana. Miejmy nadzieję, że po tym naszym Pax też zapanuje pokój, bo widzimy, co się dzieje na Ukrainie, widzimy, co się dzieje na świecie, prawda? Widzimy, co się dzieje z tą zarazą, drodzy Państwo, ale nie damy się sprowokować i wciągnąć w te tematy. My, jakby realizując budowę, czyli działając państwotwórczo, budując Królestwo Polskie, Lechi, chcemy cegiełka po cegiełce, drodzy Państwo, budować to Królestwo, ile się da. Także, jeżeli Bóg pozwoli, to właśnie w milenium powinniśmy wejść jako koronowany król, a nie jako król elekt, prawda? W naszej tradycji król elekt miał pełne prawa, takie jak król koronowany, ale, drodzy Państwo, król koronowany, jak mówiliśmy w pierwszej części, to jest ten pomazaniec. Kim był pomazaniec, coś powiem? No pomazaniec, no olejami świętymi pomazany. No pomazaniec to jest odpowiednik Mesjasza, tak? Bo Mesjasz to jest Zbawiciel, to jest pomazaniec. Pomazaniec Boży. Czyli jakby jego odpowiednik ziemski, czyli ten, który ma prowadzić ku zbawieniu. Ku zbawieniu. No niby tyle i aż tyle. Jak to? To król ma wieść swoich poddanych ku zbawieniu? Tak, ku zbawieniu. A jak można to zrobić? No tylko przez Maryję i tylko przez Jezusa. No nie da się inaczej, tak? To mamy zapisane tutaj w Piśmie Świętym. Nie da się inaczej. Tylko przez Maryję i tylko przez Jezusa. Przez Maryję w sensie orędowania, a przez Jezusa uznając, wierząc w Niego i wyznając Jego nauczanie czy naukę. Tak? Czyli można powiedzieć po świecku Jego filozofię życia. Tak? Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, nie cudzołóż, tak? Nie zabijaj, nie kradnij i tak dalej, drodzy Państwo. Nie są to przykazania, jakie Jezus nam dał, które są niemożliwe do spełnienia. One są możliwe. I wtedy dostępujemy czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czyli zbawienia. Dalej już nie idziemy, drodzy Państwo, bo nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, bo nie ogarniamy wszystkiego, nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, że my to rozumiemy, tak? Co to jest zbawienie i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że człowiek, który jakby żyje bezgrzesznie, czy żyje według nauczenia Jezusa Chrystusa, zostawia tu jeszcze na ziemi, jak po naszemu mówiąc, bardzo dobrą opinię. To jest też bardzo ważne. To jest też w jakimś sensie zbawienne dla kogo? Dla naszego potomstwa i dla naszych dzieci. Bo ktoś by się zapytał, czy warto żyć? Masz jedno życie. Ktoś mówi, hulaj, dusza, piekła nie ma, lub żyj, używaj, bo masz jedno życie, drodzy Państwo. No tak, gdybyśmy nie mieli potomstwa i nie mieli przeszłości, to tak. Ale tak jak za nami, za Leszczyńskimi ciągnie się dobra opinia o Leszczyńskich, no to my nie możemy tej opinii zbrukać. Czyli będąc pewnym ogniwem w ciągłości pokoleń, nie możemy powiedzieć, zaprzeć się naszym przodku, powiedzieć, a wyście żyli może niepotrzebnie tak zacnie. Stanisławie Leszczyński, może niepotrzebnie. Mario Leszczyńska i inni Leszczyńscy, nasi rodzice i tak dalej. Tak? Ale drodzy Państwo, chcemy dzisiaj powiedzieć kilka słów jeszcze w ramach tej rocznicy bardzo ważnej, koronacji chrześcijańskiej Króla Polski, która jest bezsporna, tak, bo wcześniej możemy to, co mówiliśmy, możemy się kłócić, prawda, tutaj polecamy książkę o słowiańszczyźnie, o Cyrylometodym, wierność i klątwa o rycie cyrylometodiańskim, drodzy Państwo, natomiast my tutaj
promujemy jakby postać Bolesława Chrobrego, który, można powiedzieć, w jednym panowaniu, tak jak papieże mają pontyfikaty, to królowie mają panowania, w jednym panowaniu, drodzy Państwo, uregulował granice na zachodzie, tak, pokój w Budziszynie 1018, podpisany przez papiestwo i gwarantowany przez papiestwo, że granica odwieczna z Niemcami będzie gdzie, drodzy Państwa? Papiestwo podpisało? Stolica apostolska? Na Łabie i Soławie. No i co? Gwarantowali to. No i co? Wyprawa kijowska, tak? Kijów należał do Rzeczpospolitej, w sensie jakby patronatu. Inkorporacja Moraw i Czech, tak? No i całe Pomorze, tak? Dostęp do Bałtyku. Wtedy nazywało się to Morze Sarmackie, Morze Wenedyjskie. Właśnie Zatoka Wenedyjska to była dzisiaj Zatoka Gdańska. Drodzy Państwo, już wtedy Chrobry działał w formule Rady Królewskiej i ta Rada Królewska powoli zamieniała się właśnie w Senat. I z biegiem czasu, drodzy Państwo, pamiętamy, rozbicie dzielnicowe 1138 i Łokietek, najpierw Przemysław II, a następnie Łokietek, jeszcze w międzyczasie Wacław II, zostaje koronowany. W zeszłym roku była 700. rocznica, myśmy bardzo uroczyście ją obchodzili. W przeddzień była msza święta na Wawelu, 19 stycznia zeszłego roku, prowadził ją arcybiskup Jędraszewski. 700. rocznica koronacji Władysława Łokietka i jego żony Jadwigi. Bo to się rzadko zdarzało w naszej historii, żeby koronować króla i królową jednocześnie. Takie wydarzenie miał Sobieski z Marią Kazimierą, takie wydarzenie miał też Stanisław Leszczyński z Katarzyną Opalińską, że w dwójkę byli. To też był pewien ceremoniał, pewien ryt, prawda? Najpierw król, potem królowa, nakładane korony, jakby małżeństwo katolickie, które miało prowadzić. I w naszej, drodzy Państwo, tradycji, to jest też bardzo ważne, nie było czegoś takiego, że był matriarchat, że mogła królowa być długotrwałym królem. Były tylko dwa takie przypadki, bardzo zmyślne, takie techniczne panowania. Chodziło o Jadwigę, tak, która wychodzi za mąż, ale miała za nie szybko wyjść za mąż, wychodzi za Jagiełę, niestety umiera i Jagieł zostaje królem. I tak byłby królem, ale by się śmiano, że był mężem króla, tak? A był królem. Potem kolejne trzy żony. No i Anna Jagiellonka. Pamiętamy 1 maja 1500 bodajże, my tu się możemy mylić, 9, no nie możemy się mylić, nie będziemy. Pod koniec, w każdym razie XVI wieku, 1 maja, drodzy Państwo, końcówka ostatnie dwudziestolecie XVI wieku, ślub, można powiedzieć, że jednoczesny ślub i jednoczesna koronacja. Anna Jagiellonka, nie zrobiliśmy tego błędu, co zrobiliśmy z Walezem, bo Walezy przyjechał i został jako singiel koronowany, można tak powiedzieć, z takim jakby przyrzeczeniem, że poślubi Annę Jagiellonką. A kim była Anna Jagiellonka? Anna Jagiellonka była siostrą Zygmunta Augusta, w związku z tym byłaby tu sukcesja Jagiellonów prowadzona dalej, prawda? Czyli siostra Zygmunta Augusta, bo był bezpotomny, wychodzi za Walezjusza, co się nie stało, i mając potomstwo, ciągnął jakby linię Jagiellonową. No niestety tak się nie stało. Nie ożenił się za Anną Jagiellonką, ale już Batory to zrobił. Batory to zrobił, bo to był 1775 albo 6 rok, tak z głowy myślimy, bo tutaj była, tu był wyjazd 72 Walezjusza, to tak, to był 75-6, ale tu się możemy mylić, drodzy Państwo, to nie o to chodzi, by się popisywać wiedzą, tylko tak sobie jakby szukamy okres tych wydarzeń w głowie. I drodzy Państwo, no i to było bardzo mądre, tak, że tutaj już gdyby, nie daj Boże, uciekł Batory lub umarł, co rzeczywiście miało miejsce, no to zostaje nam Anna Jagiellonka, drodzy Państwo. Natomiast później była ta wolta, że znaleziono kolejnego sukcesora z tej linii, byśmy powiedzieli kolejność dziedziczenia, Katarzynę Jagiellonkę, kolejną siostrę, która miała męża Jana i miała syna katolika w Szwecji, Zygmunta, bo on się urodził w Szwecji i jego właśnie wybrano, tego Zygmunta na króla kolejnego, czyli też z dynastii jagiellońskiej. Mówi się dynastia Wazów, no bo to po ojcu, ale po matce byłaby dynastia Jagiellonów. Można powiedzieć, że Wazowie to jest kontynuacja dynastii Wazów. W jakim pokądzieli, można tak powiedzieć, drodzy Państwo. I czyli widzimy, że szlachta nasza szukała, dobierała jakby sukcesorów z dobrej rodziny, ponieważ uznaliśmy, że Jagiellonowie to jest dobra rodzina, bo rzeczywiście tak było. Gdyby nie Jagiellonowie, nie pokonalibyśmy Krzyżaków. Gdybyśmy nie pokonali Krzyżaków, nie byłoby dzisiaj Polski.
Więc, drodzy Państwo, wymagało to ponad 100 lat, można powiedzieć 150 lat, a może i więcej. Więc ta rodzina, bo dynastia to jest dwukrotne panowanie tej samej rodziny. Ta dynastia, co najmniej dwukrotne, ta dynastia, drodzy Państwo, czyli Jagiellonów, no pokonała Krzyżaków, ale jakby dzisiaj nie chcemy o tym mówić. I już za Kazimierza Jagiellończyka, drodzy Państwo, już za Kazimierza, już za Jagiełły, tak, który w Niepołomicach zwołał Sejm Stanowy, jemu się wydawało, to była ta działalność państwotwórcza, mamy dzisiaj pretensje do niektórych, że w ogóle nie myślą o państwie, jak stworzyć idealne państwo. Tak? Że opierają się na tej bolszewii, żydobolszewii, tej hazarskiej bolszewii się opierają, że to będzie do końca świata jeden dzień dłużej. No to tragedia. Mając tak potężne dziedzictwo, gdzie inne kraje się wzorowały na Polsce, bo dzisiaj dwuizbowy parlament to jest nasz wynalazek. To myśmy to wynaleźli, proszę Państwo. Wynalazek dwuizbowego parlamentu to jest wynalazek Polski. Czyli 550 lat tradycji Sejmu Walnego. A co to był Sejm Walny? To były trzy stany. Można powiedzieć monarchia, czyli król, który siedzi tutaj i wokół stojący senatorowie, czyli Rada Królewska, czyli monarcha z Radą Królewską, która zamieniła się w międzyczasie w senat. Słowo senat jest rzymskiego jakby senatu z czasów królewskich, bo później to już nie miał znaczenia w cesarstwie. A na dole była izba poselska, czyli oddolny samorządowi przedstawiciele, wybierani na sejmikach ziemskich. Z biegiem czasu było 66 sejmików, drodzy Państwo, wybieranych było po dwóch posłów, tak? Swoją drogą był czas, że było też 132 senatorów, czyli mniej więcej była równowaga. Drodzy Państwo, senat z królem, tam byli też oczywiście kapłani, tak, czyli biskupi, i honorowym marszałkiem był prymas senatu i sejmik ziemski. To był idealny wynalazek, nie ma do dzisiaj chyba lepszego. Drodzy Państwo, to jest coś takiego, jeżeli ktoś wymyśli, na przykład matematyka wymyśli, że jaka powierzchnia daje najwięcej objętości. Każdy powie kula. Brawo, kula. No więc co tu jeszcze wymyślać? No więc to była kula, tak? Co tu jeszcze wymyślać, drodzy Państwo? No więc, ale niestety nie wszystkim się podobała tego typu organizacja, ponieważ inne sejmy, jak spojrzymy na sejmy, czy tam niemieckie, czy inne, prawda, zupełnie się na czym innym opierały. Inna była konstrukcja, byli monarchowie absolutni, tak? U nas tego nie było, u nas była ta równowaga, te equilibrio. Ten quincux, prawda? Jeszcze tu wchodzi jeszcze mistycyzm monarchii, prawda? Kościoła, byśmy powiedzieli. Mistyczne ciało Jezusa, tak? To zapisał Orzechowski, jeszcze inni pisali też, drodzy Państwo. Idee państwotwórcze to są już, drodzy Państwo, czasy właśnie XIV-wieczne, tak? To są Jan z Ostroroga, czy Stanisław z Ostroroga, drodzy Państwo, to też polecamy, żebyście, może tutaj pokażemy, żebyście, drodzy Państwo, sobie tą wiedzę spróbowali pogłębić, bo ona jest bardzo ważna. Może to pokażemy, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy się zaczęli rozumieć. Oto proszę bardzo, ostatni wpis, prawda? I jednocześnie tutaj artykuł, drodzy Państwo, Sejm Polski Złotego Wieku. Sejm Polski Złotego Wieku. I drodzy Państwo, nie będziemy tu już tytułów, proszę bardzo, znane, prawda? Tutaj jest fragment jakby z lekcji Walezego, czyli był namiot, była szopa, to ci, co są w temacie, wiedzą. Drodzy Państwo, i ta nasza konstrukcja idealna, nie było lepszej, zresztą tu jak przewertujemy, mówią wieki, polecamy, wokół konstytucji Nihilnowi, tak? Pierwszy przełom za Kazimierza Jagiellończyka, rok 1454. Nic nie będzie stanowione odtąd bez zgody sejmików ziemskich. To jest konstytucja przełomowa na skalę światową. Nic nie będzie stanowione bez zgody samorządu. Bez zgody sejmików ziemskich. 1454. I tu jest pewien mistycyzm, bo do tej pory bez tej konstytucji nie funkcjonowało dobrze państwo. Zaczęliśmy przegrywać z Krzyżakami. Wojna 13-letnia zaczęła się katastrofą pod Chojnicami. Jak król obiecał, że tak będzie takie będzie rządzenie, tak będzie państwo zbudowane, poszliśmy jak burza, tak? Ktoś by powiedział, jak to? No przecież to... No tak to, drodzy Państwo. To, co dzisiaj Bolszewia, nie ma z tym nic wspólnego, tak? Zobaczmy, jak oni oszukują w tym Sejmie na Wiejskiej. Pseudo, bo tam trzeba cudzysłów zawsze stawiać. Sejm na Wiejskiej. To nie jest żaden Sejm, tylko to jest izba partyjna, bo to są przedstawicieli partii, którzy spotykają się ze własnymi przedstawicielami też partii w Senacie i ze swoim prezydentem partyjnym, tak?
To jest lipa, to jest po prostu lipa i z tego nic nie będzie, to jest grzech. Z tego nic nie będzie, ale nie ma tych, którzy mówią o państwotwórczym działaniu, oprócz nas. Królestwa Polskiego nie ma. Reszta chce to modernizować, to szambo, nie chce tego wypłukać i zbudować alter na wzór tego, tylko chcą tamto modernizować, gdzie tam, jak się wchodzi, to min tysiące, tak? Prawda się zginie, jak się cokolwiek zrobi, ale próbują, tak? To wszystko oszustwo oczywiście, tak? Bo oni nauczyli się, jak stworzyć tych koncesjonowaną opozycję, jak robić te ustawki, prawda? Nauczyli się, jak okrągłe stoły robić masońskie, to oni są świetni w tym, drodzy Państwo. To są rządy Żydów, którzy pojęcia o rządzeniu nie mają żadnego. Oni mają pojęcie o pieniądzach, ale o rządzeniu żadnego. Tym ludziom nie wolno dawać po prostu rządów, tak? No i jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, którą muszę powiedzieć, drodzy Państwo, bo gdybyśmy tego nie powiedzieli, to, drodzy Państwo, to byśmy jakby nie zrozumieli celu tej naszej wypowiedzi dzisiejszej. Otóż my już kilka razy to pokazywaliśmy. Położna z Auschwitz, Stanisława Leszczyńska. Mówimy w kontekście dobra rodzina. I ostatnia książka, Anioł Życia, też o Stanisławie Leszczyńskim. Anioł Życia. To jest bardzo współczesny tytuł, tak? Mamy Aniołów Śmierci, tu wiadomo, o kogo chodzi, o Mengele, tak? Doktor Mengele. W ramach tej zarazy mamy Aniołów Śmierci i mamy Anioły Życia. To jest bardzo aktualna książka w sensie metafizycznym. Stanisława Leszczyńska, Sługa Boża, która ma być wyniesiona na ołtarze. 3000 porodów, najgorszych do wyobrażenia warunkach sanitarnych, najgorszych, nie można sobie wyobrazić gorszych, i ani jeden śmiertelny poród. Najlepsze warunki mieli Niemcy i tam śmiertelność była jakaś, że Niemcy nie mogli w to uwierzyć. Oczywiście tu bez działalności Boga by się nie obyło. Stanisława zawsze wzywała Matkę Bożą, żeby przybyła z pantofelkiem, jak ona tam mówiła. Następnie po porodzie każde dziecko chrzciła. Nie patrząc, czy to Żydówka, czy Polka, czy rodzi. To nie było ważne. Czy Jugosłowianka, Rosjanka, bo tam byli wszystkich narodowości, Węgierki. Wszystkie były chrzczone, drodzy Państwo, bo wiadomo było, że te dzieci nie przeżyją. Zresztą rzeczywiście, oprócz tego, że w pewnym momencie zaczęto adoptować te dzieci po urodzeniu, to był rok 40, druga połowa 43, 44, prawda, no to praktycznie żadne dziecko się nie uratowało. Z 3000 dzieci, tylko te ostatnie, które jeszcze nie zdążono zamordować, bodajże 30-50 osób się uratowało z tych dzieci, więc sens chrzczenia, więc tam jest cały zastęp chrześcijańskich dzieci, którzy orędują, dzieci Oświęcimia orędują za nami. A kto za tym stał? Ktoś z dobrej rodziny. Ktoś z dobrej rodziny. Kiedyś się mówiło jeszcze przed wojną, on pochodzi z dobrej rodziny, drodzy Państwo. I żeby rządzić, trzeba być z dobrej rodziny, dlatego Żydzi kamuflują. Bo my się pytamy, które są dobre rodziny żydowskie? Niech oni nam powiedzą. Niech nam powiedzą Żydzi, Chazarzy i inni, Niemcy. Niech nam powiedzą Niemcy i inni, które rodziny są dobre. Niech wymienią te rodziny. Może Rothschild, a może Rockefeller, tak? Niech nam wymienią, które rodziny żydowskie są dobre. Z naszego punktu widzenia, tak? A my im też powiemy. Żukiewscy, Chodkiewicze, Koniec Polscy, Leszczyńscy, Tarłowie, drodzy Państwo. I możemy wymienić co najmniej 100 takich familii zacnych, które nie splamiły się w czasie swojej długowiecznej, aż nawet jak wygasała ta rodzina. Ostatnio się łamało herb, prawda, łamało się, bo woleli wygasnąć niż żyć w jakoś niecnocie, tak? To było, drodzy Państwo, to jest nasz ryt, tak? Dobra rodzina, moralność, etyka. Czyli mamy aniołów śmierci i mamy aniołów życia. Mamy aniołów etyki i mamy aniołów, w cudzysłowie oczywiście, sodomitów, tak? Bo są też po tamtej stronie, tak? Jest książę ciemności i jest książę pokoju, Jezus Chrystus, drodzy Państwo. Jest szatan i jest Bóg. To taka dygresja. Przejdźmy z powrotem do samorządu, bo o tym chcieliśmy mówić, drodzy Państwo, w kontekście tego, co dzieje się w Rzeszowie. Otóż tak się złożyło, a biada tym, którzy nie potrafią rozczytać znaków Bożych, że w Rzeszowie odbywają się, drodzy Państwo, wybory prezydenta. I wyobraźcie sobie Państwo, że tam jest trochę kandydatów na tego prezydenta, tylko nikt się tym nie interesuje. Wszyscy epatują, prawda, takim na przykład, taką informacją, że
że na Ochocie PiS przejmuje władzę. Przecież to powinno być kryminalne. Jeżeli byśmy się dowiedzieli, to, jeżeli byśmy to powiedzieli swoimi słowami, na Ochocie mafia przejmuje władzę, to by było zainteresowanie po prostu prokuratury i wszystkich służb, tak? A jeżeli mówi się, PiS przejmuje władzę, no to nie, to ma być coś pozytywnego, tak? Przecież to jest mafia też, tak? Tylko że partyjna, oligarchia, tak? Proszę Państwa, różnica między demokracją, bo mówiliśmy o tym, prawda? Pokazywaliśmy Państwu, jak jest zbudowana monarchia polska, która jest złożona, to jest zwana mixta, czyli król, senat jako monarchia i myśmy to już zrobili, ale brakuje posłów ziemskich. W to miejsce, tu w to miejsce, w to nasze miejsce wstawiono masońskich prezydentów i wstawiono masoński senat, tak? Czyli ich senat, partyjny może delikatniej powiedzmy, czyli prezydenta, który przysięga na ludzi i na konstytucję, a nie na Biblię i na Boga, no w jakim sensie oczywiście tam jest odwołanie do Boga, tak mi dopomóż Bóg, ale to jest prezydent, nie król, tak? Bo trzeba wypełnić tą przestrzeń królewską i senatorów tam mamy oczywiście. I to jest jakby ta monarchia po bolszewicku, po żydowsku, tak? Natomiast na dole to już jest w ogóle katastrofa, bo mamy, drodzy Państwo, przedstawicieli partii politycznych, którzy jakby rozszarpują to ciało Rzeczypospolitej, tak? Jedni za, drudzy przeciw, jedni tam, sodomi tam są wszyscy praktycznie, tak? Ale oni są partyjni. A proste pytanie mamy, a czy my nie możemy sobie z powiatu wybrać? I nasze ostatnie przemyślenia idą w kierunku tego, żeby uznać samorządowców, ale nie partyjnych samorządowców, ale dać też szansę partyjnym, żeby zrzucili te barwy partyjne, uznać ich jako taką neoszlachtę, ludzi szlachetnych, bo na kimś się musimy oprzeć, żeby to przebudować. I, drodzy Państwo, próbujemy to już od 5 lat, tu pozdrawiamy kanclerza wielkiego koronnego Jaśnie Wielmożnego Cezarego Mariusza Tousty, pozdrawiamy marszałka sejmowalnego Jaśnie Wielmożnego Jarosława Kierznikowicza i inne osoby też pozdrawiamy z naszego otoczenia, drodzy Państwo, i mozolnie budujemy. I co mamy po 6 latach naszej budowy? Że, drodzy Państwo, coś, co by się wydawało 6 lat temu niemożliwe, czyli 6 lat temu, gdyby były wybory w Rzeszowie, to byłoby 100% upartyjnienie kandydatów, to w tej chwili na 13, cośmy dzisiaj naliczyli, 13 komitetów wyborczych, a mogą być te komitety wyborcze. Komitet wyborczy partyjny, komitet wyborczy koalicji partyjnej, komitet wyborczy wyborców, czyli mieszkańców powiedzmy, i komitet wyborczy organizacji. Wyobraźcie sobie Państwo, że nie ma żadnego komitetu wyborczego partii i koalicji partyjnej. Nawet PiS i inni, i Hołownia, inni zarejestrowali się jako i Braun, tak? Braun reprezentuje partię Korona i reprezentuje partię, to jest Korona taka, nie wiadomo jaka, no ale nie kpijmy tu w tym momencie. Drodzy Państwo, Korona Gór, może chce zrobić jakieś 7-8 tysięczników, tego nie wiemy. W każdym razie po prostu, albo Korona Zęba. W każdym razie Braun, który ma partię Korona i jako Konfederacja występuje jako Komitet Wyborczy Wyborców, tak? Nie ma żadnego kandydata partyjnego, bezpartyjnego, drodzy Państwo. Jaki to jest znak? Że Polacy już nie chcą partii, że Polacy już powiedzieli, przynajmniej w Rzeszowie, ale w tej Polsce, partię won. I to robi duży problem teraz tym partiom, bo one tylko się nauczyły tak funkcjonować. I wyobraźcie sobie Państwo w tej chwili, że wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że w wyborach parlamentarnych wszyscy won, tak? My chcemy przedstawicieli z powiatu. A jaki jest problem, żeby wybrać z powiatu, drodzy Państwo, przedstawiciela? W powiecie ziemskim, a takich mamy 314, jeden przedstawiciel do Sejmu. Z każdego powiatu jeden. A z powiatów grodowych, czyli miast na prawach powiatu, dwóch. Mamy 447 posłów, tak? Kilkunastu wziąć jeszcze polonijnych przedstawicieli i mamy 460, drodzy Państwo. Senatorowie nominowani jak przed wojną, jak za czasów królewskich, częściowo przez króla, 26, 13 przez prezydenta, 13 przez wiceprezydenta. Mamy takich, Korab Karpowicz, tak, Włodzimierz, profesor. I mamy prezydent ISP, mamy Cezarego Mariusza Tousty, kanclerz, wiceprezydent ISP. No i 48, mamy 16 województw, każde województwo na sejmiku wojewódzkim potrafi wybrać przecież 3, czy 4, ale w tym przypadku 3, 3 przedstawicieli, 3 senatorów, tak? Ze swojego grona. 3 senatorów, drodzy Państwo. I my zadzwoniliśmy do przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa i rozmawialiśmy, bodajże Decma nazwisko. I mówiłem, panie przewodniczący, czy wy naprawdę nie potraficie sobie wybrać przedstawiciela?
No proszę pana, nie jesteśmy w stanie, ponieważ tu jesteśmy skłóceni wszyscy. Ja mówię, no jesteście w stanie. Poprosiłem go, mówię, niech zastanówcie, spotkajcie się jako Rada Miasta, spróbujcie wybrać ze swojego grona jakiegoś przedstawiciela. Przynajmniej zaryzykujcie, postawcie go na szali, tak będą te wybory. No i drodzy państwo, potem jeszcze drugi telefon, no i wybrano pana Fijołka. Wydaje się, nie znamy człowieka, czy on jest z Platformy, czy z PiS-u. W każdym razie jest wybrany, tak? Jest wybrany z grona Rady Miasta, bo w naszej koncepcji po co te znowu miliony rzucone niepotrzebnie, tak? Żeby Bolszewia wybierała swoich, rzucała jakichś spadochroniarzy. Przecież jest Rada Miasta, wybierana społecznie, to niech swojego grona wybierze prezydenta. Zresztą kiedyś tak było, tak? W dzielnicach tak jest na przykład, w starostwach tak jest. No i do tego trzeba wrócić. Przynajmniej w tych dużych miastach, tak? Ale może wszędzie. A jak nie potrafią, no to wojewoda wskaże. A jak nie potrafią wybrać wojewody, na przykład sejmiki wojewódzkie, no to prezydent czy król wskaże, tak? Jaki problem, jaka to oszczędność i jaka racjonalność. Proszę państwo, kariera, zaczęliśmy w pierwszej części, mówiliśmy, każdy król Polski od czasu Zygmunta Starego, który tu niedaleko był starostą olsztyńskim, Olsztyn pod Częstochową, bardzo długo tu był, około 10 lub nie, jak nie 20 lat. Zygmunt Stary był starostą olsztyńskim, bo on długo czekał na swoją, można powiedzieć, kolej, tak? Bo był Kazimierz Jagiellończyk, potem Jan Olbrach, potem Aleksander Jagiellończyk, tak? I on wchodzi dopiero na arenę dziejową, Zygmunt Stary. Był starostą, tak? Był też starostą chyba Głogowskim, z tego co pamiętam, Opawskim. Starostą był. Nikomu to nie ujmowało. Nie żadnym księciem Walii, czy księciem tam jakiś, drodzy państwo, Kornwali, czy jakichś tam innych regionów Anglii. Nie, u nas nie było tego. Nie dajcie się wkręcić, drodzy państwo, bardzo was prosimy. My nie budujemy arystokracji rozumianej jako nadludzie, tak, jako związek krwi. Nie, budujemy autorytet. Król ma rodzinę, która ma się dobrze prowadzić, która ma być etyczna i ma nie zdradzać interesów polskich. Tak? To jest klucz tej rodziny. A skoro na przestrzeni dziejów przez 500 lat, jak leszczyńcy są rejestrowani, nie zdradzali, no to chyba nie zdradzą, tak? Dlaczego? No bo mają tak duże, jakby to powiedzieć, tak duży posag, tak duże obciążenie dziedziczne, można powiedzieć, tak? A z dobrego drzewa nie ma złego owocu, tutaj Biblia, tak? Dobre drzewo złych owoców nie rodzi i vice versa. Jak wybierzemy złe drzewo, złą rodzinę, to mamy problem, tak? To mamy problem. Houston, mamy problem. Wybraliśmy złe drzewo, tak? Czyli wybieramy rodzinę złą, przedstawiciela złej rodziny, no nie spodziewajmy się dobrych owoców. Więc myślmy w kategoriach dzisiejszej rocznicy Bolesława Chrobrego koronacji, żeby po prostu popierać dobre rody i dobre rodziny. Miejmy nadzieję, że pan Fijołek ma żonę, jedno dziecko. Kto wie, zadzwonimy do niego, porozmawiamy, być może go poprzemy. Dlaczego? Bo ta koncepcja nam się podoba. I mieszkańcy Rzeszowa apelujemy. Macie tam przebierańców, macie farbowanych lisów. No, wyobraźmy sobie pana Brauna. Reprezentuje partię Korona, reprezentuje partię Konfederacja, ale jest tam u was niby nagle niezależny. Jedzie do Warszawy, jest posłem Konfederacji i posłem Korony, tak? Bierze pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Przyjeżdża z Rzeszowa, jest bezpartyjny. Lipa, drodzy państwo, oszustwo. Tak nie wolno, panie Braun i reszta. Zresztą to samo robi pan chyba Warchoł, który się odpartyjnił koniunkturalnie prawdopodobnie, tak? Chyba nie przeszedł jakąś metanoję, szawle, czemu mnie prześladujesz? Jest też pani z PiS-u, tak? Nie wiem, czy ona była partyjna, czy nie, ale chyba tak, z sejmiku wojewódzkiego. Nie chcemy wszystkich ubierać na siłę w partyjność, tylko, drodzy państwo, no jakieś przynajmniej oświadczenie, że nie mam konfliktu interesu, tak? To, co w tej Radzie Medycznej, wszyscy biorą pieniądze i mówią, drodzy państwo, no to jest katastrofa, tak? Kiedyś pani Pitera chciała napisać konstytucję, znaczy ustawy o konflikcie interesu i się chyba na pierwszej kartce się wywaliła, tak? Biedna. Nie ma w Polsce ustawy o konflikcie interesu. Zobaczcie państwo. A przecież to jest nasz przywilej. Znowu konstytucja Sejmu Walnego. Incompatibilitas, konstytucja Sejmu Radomskiego. 1505 rok. Jeżeli czymś jednym się zajmujesz, nie możesz zajmować się drugim. Zakaz zajmowania dwóch stanowisk. Jeżeli bierzesz drugie, tracisz pierwsze. Czyli pan Brown, gdyby po prostu był uczciwy, rzuciłby Konfederację, bo chce być w Koronie. Gdyby wziął Konfederację, nie byłby w Koronie. Gdy chce być prezydentem, nie byłby tu i tu. Proste jak drut, drodzy państwo. Nie będziesz wiernie dwom panom służył. A tu się pisze w nagłówkach poseł PiS. No to przecież prosta droga dla CBA. Jak to? To komu ty służysz? Narodowi czy PiSowi? Czy partii? No bo jeżeli partii, to jest kryptomafia. Tylko się nazywa partia, ale to jest mafia, tak? Komu ty służysz? Drodzy państwo, i zobaczcie, jak
urząd królewski został szybko zastąpiony przez rozpisany na funkcje typu prezydent, trybunał konstytucyjny, szef partii, tak? I teraz by się zapytać, kto Polską rządzi? No szef partii. A kto powinien? No król. A ile kosztuje szef partii, prezydent razem wzięci? No to jest około 300 milionów. Partie dostają 40 milionów, PiS, tak? Prezydent dostaje 200 milionów, 240 milionów. Notabene chcieli zmieścić z powierzchni ziemi monarchię hiszpańską, skoligaconą z Leszczyńskimi poprzez Marię Leszczyńską, Filipa VI, i zorientowali się, że ta monarchia kosztuje 8 milionów euro. No to jest 30 parę milionów złotych, drodzy państwo. Jedno z większych państw, prawda? 8 milionów euro. A ile w Polsce kosztuje prezydent? No, 50 milionów euro. Drodzy państwo, w kategoriach oszczędności też, tak? Czyli mamy coś 4-5 razy tańsze i 1000 razy pewniejsze, tak? Bo chodzi, drodzy państwo, w tej naszej wypowiedzi jeszcze dzisiaj jedna rzecz, że was proszą o zaufanie. Prezydent miasta was prosi o zaufanie, prezydent państwa, pan Andrzej Duda prosi o zaufanie. Poprzyjcie mnie, mówią wszyscy, tak? A jak mówił Jezus? Jezus mówił, poprzyjcie mnie? Jak mówił Jezus? Jak mówi chrześcijański przywódca? Poprzyjcie mnie? Nie, powiedziałby tak, uwierzcie we mnie, że was nie zawiodę. Uwierzcie we mnie, w moje kwalifikacje, moje zdolności. Uwierzcie we mnie. Dlatego Jezus nie mówił, poprzyjcie mnie, i nie ma w Kościele zasady poparcia, tylko jest zasada wiary. Jezu, ufam Tobie, nie zawiodę się, Ty mnie nie zawiedziesz. Więc chrześcijański ryt przywódcy to jest wiara, że on mnie nie zawiedzie. Że jeżeli jest prawdziwy katolik, a dzisiaj w czytaniu, w psalmach jest, że jeżeli ktoś nie wykonuje tego, co mówi Jezus, to jest kłamcą. I weźmiemy dzisiaj Hołownia i tych innych, bo tam teraz majstrują przy tym, drodzy państwo, powoli będziemy kończyć, majstrują przy tym, co się dzieje w Sejmie na Wiejskiej, tak? Już będziemy kończyć. Drodzy państwo, no i właśnie, skupmy się jeszcze na tym, co się dzieje w Sejmie na Wiejskiej. Otóż tam się dzieje katastrofa, ponieważ oni już czują, jak nabroili w związku z tą pandemią, czyli tym, co zrobili, burząc polską gospodarkę, niszcząc. Więc najpierw był projekt zburzenia polskiej gospodarki, a teraz mówi, a teraz odbudujemy. No to robota głupiego. Najpierw wam zburzyliśmy, a teraz będzie fundusz odbudowy, tak? Ale już nie za nasze, to już musimy pożyczyć, tak? Drodzy państwo, za takie coś powinni ze swoich pieniędzy odbudować, tak? A kto prosił Morawieckiego, żeby zniszczył polską gospodarkę? A kto pana o to prosił? Ma pan jakieś głosowanie? Ma pan jakieś referendum? Kto pana głosi, żeby pan zniszczył klasę średnią, żeby pan zniszczył Polaków? I teraz pan chce fundusz zaciągać pożyczki i cedować coś na obcych, na Niemców, którzy powinni 300 lat mieć zakaz sprawowania, drodzy państwo, po tym, co zrobili. Jak ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to niech sobie przeczyta, drodzy państwo, książkę, mówię o Oświęcimiu, tak? O Anioł Życia. Niech sobie przeczyta. Jeżeli ktoś był w stanie zrobić coś takiego jak obóz koncentracyjny Auschwitz, made in Germany, made in Niemcy, tak? Made in Niemcy. Jeżeli potrafili coś takiego zrobić, to ten człowiek zasługuje na grosz szacunku. Zaufanie zero. 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 I ci ludzie chcą im scedować, żeby oni rządzili naszymi pieniędzmi? Przecież to jest jakaś paranoja, drodzy państwo. Na szczęście Bóg działa. I co tam się dzieje? Tracą. Apelujemy do tych wszystkich ludzi partii, rzućcie te partie, tak? Ale co wtedy, no? Oni są pogubieni. No wtedy po prostu stwórzcie obóz zjednoczenia narodowego, tak? Zacznijcie funkcjonować w formule zjednoczenia. Żadne czary mary, żadne strugany z kija, strugany przez służby, tak? Najczęściej to one mają pochodzenie, wiadomo, bliskowschodnie, tak? No żydowskie, powiedzmy konkretnie, tak? I po prostu te wszystkie strugane z kija pacynki kolejne, drodzy państwo, i kolejne partie, żeby jakoś to ciągnąć, doczołgać się, tak? Do przekazania władzy obcym, tak? Doczołgać się, drodzy państwo. Na to naszej zgody oczywiście nie ma, tak? Dlatego proponujemy w ramach Pax Vobiscum, w ramach Pokój Wam, żebyście dobrowolnie zajęli się problemem, jak przekazać władzę w ręce samorządów. Gomin, człowiek, który znowu zero zaufania, człowiek, który rok temu odwołał wybory, a wyborów nie będzie z Kaczyńskim, tak? 6 maja. Co oni już nie pamiętają, co zrobili? 6 maja.
A wyborów nie będzie, drodzy Państwo. Pokazujemy to specjalnie cały czas, żebyście wiedzieli, że to jest monarchia polska, nie była stricte jakby związana z królestwem i z senatorami, tylko z demokracją oddolną, samorządami. 1454 król powiedział, nic nie będzie stanowione bez zgody sejmików ziemskich, ale nie powiedział, nic nie będzie stanowione bez zgody partii politycznych. Takiej konstytucji nie było królewskiej. Tak sobie wymyśliła Bolszewia. I w to miejsce posłów ziemskich weszły partie, czyli mafie partyjne, czyli kliki, które gdzieś tam z zagranicy są sterowane, drodzy Państwo. Na to nie ma naszej zgody. Zrozumcie i nie dajcie się robić w konia. Dlatego apelujemy do samorządowców w Rzeszowie i do mieszkańców też, żeby był nacisk na przedstawicieli lokalnych. Tak? Czy my w powiecie, tu w Myszkowskim, czy wy w powiecie, w jakim mieszkacie, nie potraficie sobie jednego przedstawiciela, czy dwóch w powiecie, mieście na prawie powiatu wybrać? Czy wam są potrzebne partie? Odpada całe to badziewie, prawda, tych ludzi, którzy robią karierę, tak? Mało tego, tu się ludzie windują oddolnie. Dobry wójt staje się przewodniczącym wójtem, wójt staje się burmistrzem, samorządowcem i pną się do góry, tak? Starostowie kiedyś stawali się królami, ale on musiał terminować 5, 10, 20, 30 lat jako król. Jako starosta, żeby stać się królem. A dzisiaj on windą partyjną jest windowany, jest od razu posłem, a potem już jest ministrem, tak? Drodzy Państwo, to nic z tego dobrego nie będzie. To jest system masoński, żydowski. Oni nie mają pojęcia do rządzenia. W związku z tym apel do samorządowców, do szczególnie radnych powiatowych, że którzy są strasznie, powiaty są strasznie okradane, tak? Dają ponad miliard do budżetu, a w zamian macie 100 milionów, tak? Tutaj też apel do pana Fiołka, żeby tam widzieliśmy jego program złożony z takich front taki. Słusznie, nie mówimy, że nie. Ale jeszcze powinien być front relacji z centralą, z centrum, tak? Bo jeżeli nie ma na końcu relacji z dołami, czyli z dzielnicami, z sejmikami dzielnicowymi i nie ma relacji z, drodzy państwo, z górą, z centralą, czyli z województwem i u nas jest szczebel prowincji, ale tam jest z województwem i z centralą, to centrala się uwłaszczyła na dole. Bo co wypracowuje centrala? No prawie nic. Oczywiście oni mają cła i inne tam jeszcze wpływy. Mają i to spore. Bank centralny im wpłaca pieniądze. Oczywiście, że mają też. Ale drodzy państwo, nie daliby rady bez powiatów. To jest 90% dochodów, tak? A powiaty są okradane. Dlaczego? Bo tamci się uwłaszczyli na władzy. I zastąpili posłów powiatowych własnymi posłami partyjnymi. Proste modus operandi? Bardzo prosty, tak? To stworzył Piłsudski, przywiózł nam konstytucję francuską. My nie mamy nic wspólnego z rewolucją francuską, a zaaplikowano nam konstytucję francuską, tak? Tak jakbyśmy se swoje nie potrafili wymyślić. I nie napisano w konstytucji marcowej, której stulecie obchodzimy, nic na temat ordynacji wyborczej, jak to będzie wyglądało. W związku z tym ordynacja w formule ustawy wrzuciła nam partię polityczną. I mało się to nie skończyło katastrofą, że już wtedy Żydzi by przejęli władzę i Ukraińcy. Gdybyśmy nie zrobili w 1938 roku wyborów zjednoczonych wszystkich organizacji, tych partii pokłóconych jako obóz zjednoczenia narodowego, to wtedy wygraliby Ukraińcy i Żydzi, bo to były mniejszości narodowe zorganizowane w jeden organizm, jedne partie byśmy powiedzieli. Czyli były trzy główne partie, polska, żydowska i ukraińska. Oni myśleli, że my się nie zjednoczymy, a myśmy się obóz zjednoczenia narodowego. My proponujemy w Sejmie naszą formułę radło. Tak? Obóz zjednoczenia narodowego, radło. Radło jako początek, wracamy do źródeł, radło. Coś, co spółdnia ziemię. Radło, zapamiętajcie to. Posłowie w Sejmie na Wiejskiej. Tak? To jest też wynalazek Jana Gustawa Grudniewskiego, który mówił bezpartyjny, reformacyjny ruch zjednoczeniowy, radło, tak? Nie chodzi nam bezpartyjny blok wspierania rewu, to było wszystko przerabiane. Chodzi o to, żeby ludzie się zrzucili partię, ale żeby byli zjednoczeni, tak? Dla dobra Polski. I nie dali się sterować na pilota Kaczyńskiemu czy Morawieckiemu, tak? Bo on wciśnie kit, a ma jakąś legitymację? Drodzy Państwo, nie ma. Bo wszystko dla nich będzie stanowione bez zgody sejmików ziemskich. U nich jest a contrario. Wszystko, co robią, bez zgody. Bo Sejm czteroletni jeszcze wprowadził zasadę, że ustawy miały być ratyfikowane. Większość sejmików, przynajmniej na przykład wojewódzkich. Tak, co za problem, żeby ustawę, gdzie oni będą ratyfikować na przykład porozumienie. A dlaczego nie zrzucić to jeszcze na ratyfikację województw? 16 województw, niech 9 ratyfikuje, tak? Oczywiście w tym dzisiejszym zestawie, kiedy sejmiki wojewódzkie są upartyjnione i tak dalej, to może ma mniejszy jeszcze sens, ale od czegoś trzeba zacząć. Dlatego my uważamy, że i wydamy pewnie edykt, który po prostu
wskaże, że szlachtą dzisiejszą, czyli ludźmi, którzy odpowiadają za losy Polski, to są samorządowcy każdego szczebla. Ale najważniejszy szczebel to jest szczebel powiatowy, z którego powinien się wyłonić przedstawiciel na Sejm Walny. Sejm Walny. My jesteśmy w stanie obsadzić Senat, drodzy Państwo, i mamy wtedy powrót do naszej tradycji, tak? Do naszych złotych czasów Rzeczypospolitej. Dlaczego do tego nie wracamy? Bo wszyscy gęgają. Gę. Macie te spotkania i gę, i narzekanie, i lamentowanie. Czy mężczyźni przygląda lamentowanie? Włączy sobie media narodowe. Gę. I lament, tak? Ścianę płaczu. Włączcie sobie tam w realu. Gę. I lamentowanie, drodzy Państwo. To jest katastrofa, tak? To nie przystoi mężczyznom. Kobiety tak, niech one tam lamentują. Ale mężczyźni, drodzy Państwo, biorą się do roboty i robią państwo twórcze. Nie potrafimy sobie zrobić własnego państwa. Myśmy zrobili swoje jako monarchia, tak? Mamy króla, mamy senat. A doły? A doły śpią. Chociaż powoli się to zmienia. Widzimy w Rzeszowie, tak? Powoli się to zmienia. Będziemy namawiać starostów, żeby były zjazdy, żeby się zastanowili. Po co im... czyli kto tu ciągnie kogo? Tutaj po prostu samorządy ciągną, tak? To jest koń pociągowy. A nie centrala, która żyje z tego, tak? A oczywiście wszystkie role się odwróciły, tak? Łaskę robią, bo 100 milionów zostawią. 90% zabiorą, 10 zostawią, tak? Drodzy Państwo, 25% wpływu w samorządzie, 25% w prowincji, czyli między województwem, 25% w województwie, 25% w centrali. Wyjściowy taki projekt, tak? A jeżeli trójszczeblowy podział, to 33% brakujący procent na króla ewentualnie, tak? Nie na króla w sensie prywatnym, tylko żeby kancelaria, żeby królestwo mogło funkcjonować jako po prostu byt, który też potrzebuje się utrzymać, tak? Ale też zależy to wtedy od dochodu, tak? Nie, że ma tot kwotę, tak jak dzisiaj jest prezydent. Czy on leży, czy on stoi, 200 milionów mu się należy, tak? Tak samo Sejm bolszewicki kosztuje nas 700-800 milionów, tak? To nie jest za darmo, to 800 milionów. To oni przekraczają już miliard utrzymania. Plus milion urzędników, kto to utrzyma, drodzy Państwo? Więc albo się ogarniecie, ta elita, mówimy, która się spotyka, i przestacie w końcu gęgać i narzekać, tylko weźmiecie się do budowy samorządowej, albo po prostu przestańcie gadać przynajmniej. Przestańcie gadać, zajmijcie się jakąś użyteczną działalnością, idźcie, działajcie, ale nie gęgajcie, tak? Bo to nie ma żadnego pożytku z gęgania. I dajcie nam pracować, dajcie nam organizować z Polakami, tak? I z samorządowcami. Apel na koniec, drodzy Państwo, bo już kończymy. Samorządowcy, powiatowi, miejsce, rady miejskiej i tak dalej. Nie dajcie rządzić w waszych strukturach mafią partyjną. Rozkulbaczcie to jak najszybciej, w najbliższych wyborach, tak? Nie wybierajcie szefa partyjnego, tak jak w Rzeszowie. Miejmy nadzieję, że pan Fiołek wygra, tak? Nie znamy, jakiej opcji jest, nie wnikaliśmy z tego. Po prostu musimy to państwo odpartyjnić, musimy jak stajnia Augiasza wypłukać to badziewie, zrozummy to. Wypłukać. Problem mamy z demokracją, nomen omen. Problem mamy z nie mamy problemu z monarchią. Jest dobra rodzina, są leszczyńscy, tak? I są świetni senatorowie. Cały zestaw, przyjrzyjcie się nam. Czyli monarchię zbudowaliśmy, tylko nie ma demokracji. U nas był układ, monarchia spotykała się na Sejmie Walnym z demokracją. Nie ma demokracji. Powiaty nie wybierają jednego. Są tak ubezwłasnowolnione, że one chcą działać w bolszewi. Że jakby scedowały swoje uprawnienia na bolszewickie partie. Jak przychodzą wybory partyjne, oni to cedują. Jakim prawem? Jest Rada Powiatu i z tego grona trzeba wybrać, tak? Bezpartyjnego. Bezpartyjnego, który reprezentuje ziemię. Połowę diety dostaje z ziemi, połowę dostaje z państwa, bo musi też służyć państwu, tak? I tam się ucierają wtedy ustawy, tak? Tam się ucierają ustawy. Po co nam Trybunał Konstytucyjny, kiedy jest król? Zastanówcie się państwo. Jakie to jest pasożytnictwo. To wszystko przerzucono na sądy, tak? O tym, czy wygrał prezydent wybory, sąd. O tym, czy to jest sąd. Odbieranie dzieci, sąd. Wszystko sąd, zobaczcie. Sądokracja. A czy oni są wybierani w sposób demokratyczny, sędziowie? No nie. Czy król nie mógłby dać komuś nagany, złożyć go z urzędu, bo źle rozpoznaje, krzywdzi? Ostatnio wydaliśmy list otwarty w sprawie przedawnienia roszczeń, drodzy państwo. Nie potrafią tego problemu ucywilizować, tak? Bolszewia. Praktycznie robi nieprzedawnione roszczenia, tak? Zniewala Polaków, kilka milionów Polaków jest niewolnikami długu. Chcecie żyć w takim systemie, drodzy państwo? Chcecie żyć? A teraz jeszcze próbują zniewolić tymi zastrzykami, które genetycznie modyfikują, drodzy państwo.
Tak, i już mamy ilu Polaków genetycznie zmodyfikowanych, tak? A że to nie jest tak? Tak? Ale nie będziemy wtedy na tą ścieżkę wchodzić, bo to nie o to chodzi, tak? Tylko czy oni mają prawo, żeby stosować taką terapię, nazwijmy, genową, tak? Czy mają prawo, czy oni mają jakiś legalizm działania? Tak? Mają radę medyczną 30-osobową, która tam około, która w 90% ma konflikt interesów, drodzy Państwo. To jest katastrofa, tak? Nie będziesz wiernie dwom panom służył. Czyli musimy się po pierwsze ogarnąć jako Polacy, tak? My tu apelujemy do Polaków, którzy macie obowiązek zbudować demokrację prawdziwą, macie swoich przedstawicieli. Nie potrzeba jakiejś chucpy wyborczej. Po co wybory w Rzeszowie, skoro Rada Miejska by wybrała jednego prezydenta? Po co to? Proszę Państwa, po co to? Król, który jest 10 razy tańszy od tej bolszewi, tak? Chrześcijański król, który, tak jak Chrobry, jest w jakimś sensie człowiekiem, który odpowiada za zbawienie, tak? Nie za pomyślność, nie za dobrobyt, tylko żeby ludzie funkcjonowali w formule chrześcijańskiej, dążąc do zbawienia w rycie Jezusowym, tak? Niestety tutaj hierarchowie w ornatach też zdradzili Polaków. Tu też apel, by się ogarnęli, tak? Że jak można w monarchii ornatowej wspierać bolszewie, tak? A nie Królestwo Polskie Chrześcijańskie. No nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Chociaż za ostatnie 300 lat, drodzy Państwo, może zakończymy tym właśnie pokazując, żeby nasi wrogowie w ornatach wiedzieli, o czym mówimy. Prawda? Epifania Poloniae, Poraziński. Tu są wiele tekstów na temat legatów papieskich. Dlaczego nie poparto Stanisława Leszczyńskiego? Dlaczego Stolica Polska nie poparła? I między Altrażną a Połtawą biskup Jan Kopiec, tak? To akurat wyjaśnia, dlaczego arystokracja w ornatach doprowadziła do zniszczenia Królestwa Polskiego, tak? Dlaczego nie popierała Stanisława Leszczyńskiego, chrześcijanina, katolika, tak? A popierała uzurpatorów, sasów, hohenzollernów, tak? Niestety musimy sprawy wziąć we własne ręce, drodzy Państwo, w własnej ręce, ale opierając się na Piśmie Świętym. Bez Boga ani do proga, drodzy Państwo. A jeżeli Bóg z nami, to kto przeciwko nam? Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Bogiem, drodzy Państwo. Dziękujemy Wam za uwagę. Z Bogiem.